informacje ze sportu. Żużlowiec Włókniarza, młodszy z braci Łagutów, przebywa obecnie w Częstochowie i jest poddawany intensywnym zabiegom, które mają doprowadzić do pełnej sprawności jego rękę. Zawodnik doznał kontuzji 2 tygodnie temu podczas meczu w Tarnowie. Częstochowska załoga rajdowa Prezydent Rally Team szykuje się do startu w rajdzie rzeszowskim. Kierowcy jak na razie są zadowoleni ze swoich wyników, ale przyznają, że ich celem jest pokonanie załogi, z którą walczą o drugie miejsce, a marzeniem jest wygranie rajdu w N-grupie. Z gry w 4. lidze zrezygnował klub sportowy Włodar. Myszkowa nie stać na 3. ligę, także Bawiennicy brakuje pieniędzy. Problemy mają jednak nie tylko piłkarze, gdyż o przetrwanie walczą także koszykarki i Babień tenisiści. Częstochowska Wiktoria rozegrała przedostatni sparing, w którym pokonała Wierną Małogoszcz 3-1. Główny kandydat do awansu Miedź Legnica okazała się silna dla Rakowa. Częstochowianie przegrali w Legnicy 1-2, ale walczyli do końca. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.